Kobieta zaatakowana nożem. Uratował ją telefon. Kępno. Kobieta zaatakowana nożem. Uratował ją telefon. Napastnik zatrzymał jadącą rowerem 28-latkę i zażądał pieniędzy. Kiedy kobieta odmówiła, mężczyzna dźgnął ją nożem w klatkę piersiową. Ostrze odbiło się od telefonu komórkowego, który kobieta trzymała w kieszonce. Policja poszukuje nożownika. Do napadu doszło we wtorek około godzina 23 na skrzyżowaniu ulica Poznańskiej z ulica Ruchu Oporu w Kępnie. Nieznany sprawca zatrzymał jadącą rowerem 28-latkę i zażądał pieniędzy. Akcja z psem tropiącym. Kiedy kobieta odmówiła, przestępca wyjął nóż i dźgnął ją w okolice klatki piersiowej, po czym uciekł. 28-latka wezwała policję. Nie została ranna, ponieważ ostrze noża trafiło w telefon komórkowy, który miała w kieszonce. Na miejscu pracowało kilkunastu funkcjonariuszy naszej jednostki. Sprowadzono grupę dochodzeniowo-śledczą i psa tropiącego. Cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy, powiedział sierżant Rafał Stramowski.